Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Brawl, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Risen. W tym odcinku dalej sobie poszukamy kolejnych części z Pancerza Tytanów. Jesteśmy jeszcze w tym miejscu, gdzie zdobyliśmy ten hełm. No i w sumie niedaleko znajduje się kolejna część, bodajże Tarcza Tytanów. Mamy ją po drodze, więc możemy sobie już tutaj zapisać grę. No i w sumie jest to niedaleko. Pokażę wam gdzie, dla tych, którzy oczywiście nie wiedzą. Chociaż przeczuwam, że większość z was wie. No i cóż, będzie to bodajże przedostatni odcinek, w zależności od tego, jak długi ten odcinek będzie. Jeżeli w tym odcinku uda mi się zdobyć wszystkie części pancerza, no to będzie już to koniec. Dobra, musimy iść tędy. Chyba... A, tędy. Dobra. Idę w dobrą stronę. Widzicie? Znaczy... jest to podobna muzyka jak z Gothica. Zawsze mi się tak kojarzy. Dobra, musimy iść tędy. O, tu mamy popiołaka. To on mi właśnie tutaj tak... warczał. Chodź, brzydalu! Myślisz, że się... Ojeju! Być spokojny, kolego! King Kongu! Jaki King Kong on wygląda, bez kitu! Dobra, możemy iść dalej. Łyknę sobie jedną miksturkę. A kasy ile mam? O, kiepsko to wygląda, naprawdę. Z kasą. No i okej, no i jesteśmy właśnie. Zniszczenie magicznej bariery. No i lecimy. Co my tutaj mamy? Pochodnia, bierzemy. Pochodnia, bierzemy. Mogą się przydać. Chociaż tych pochodni to ja mam w ekwipunku. Tego mi akurat nie brakuje. Elitarny wojownik, padniesz szybko. Pewnie z kolegą jesteś tam. Przeczuwam. O, wiedziałem. Dobra, leżysz. O, ty masz wielu kolegów. Z tego co widzę. Dobra, dwu leżą. Aha. Kurde, mocni są. No i bye bye. Weźmiemy te mieczyki oczywiście, potem sobie je oczywiście sprzedamy. Mam już 10 sztuk, a w poprzednim odcinku sprzedałem chyba 47 i dostałem za to ponad 700 sztuk złota. Więc jest to dla mnie chyba najlepszy teraz sposób na zarobek. Może jeszcze gdybym się nauczył kowalstwa i wykuwał te miecze, a potem je sprzedawał, to też by było fajnie. Pochodnia. Może sobie odpalimy jedną pochodnię, jak widać troszkę ich tutaj mam. Korzeń leczniczy, bierzemy. Teraz w sumie nie wiem, którędy ja mam iść. O, mamy mikstury jakieś, weźmiemy je. Okej, przydadzą się nam. O, mamy ten ołtarz. Musimy położyć dwa popiersia. Tylko niestety ich nie ma. Po prostu będziemy musieli pewnie je zdobyć. O, co my tutaj mamy? Coś mi tutaj tak warczy i to mnie po prostu rozprasza, powiem wam szczerze. Wydaje mi się, że... Ale tutaj nie mam pojęcia, co mam zrobić. Może będziemy mogli stąd potem wyjść. Cholera jasna wie. Dobra, łyknę sobie jedną miksturkę many, no i lecimy dalej. O, mamy dźwignię. Co tam jest? O, nie o to mi chodziło, aby łyknąć miksturę. Dobra, mniejsza o to. Coś tam mamy. I przeczułam, że to jest głupia pułapka. Aj, wiedziałem. Nie, ludzie, ja sobie wczytam grę, ponieważ zapisałem. I te popiersie zabiorę za pomocą chyba telekinezy. Bo nawet skok nam w tym nie pomoże, aby zdobyć to popiersie. Okej. Więc tak właśnie zrobimy.
w tej głównej sali właśnie, gdzie był ten ołtarz, to na górze były takie, było przejście. Mogliśmy tutaj się tam dostać za pomocą pewnie telekinezy. Lewitacji. No fuck! Nie, co ja zrobiłem? Za daleko poszedłem. Dobra, chciałem sobie jeszcze skoczyć, spróbować, ale widać, w niczym nam to nie pomoże, więc nie będziemy ryzykować. Tum, tum, tum. Zdolność otwierania zamków pozwala ci otwierać drzwi i skrzynie za pomocą wytrycha. Dobra, telekineza, okej. Pochodnia, ja nie chcę pochodni! Ej! Ja chcę po piersie! Ha, chyba żebym tam skoczył. No co się kurwa dzieje? Czemu skoczyć nie mogłem? Klikałem spacja. Holy shit. Nie mogę nacelować na tej głupiej popiersie. Za pomocą telekinezy, kurde. To wiem, mam pomysł, zrobię to tak. Wezmę telekinezę. Wezmę tą miksturę leczniczą. A potem powinien się namierzyć nam... to, co szukamy. Albo i nie! Fuck, poczekajcie. Mogę skakać? Mogę. O, udało się, ludzie. Po piersie, bierzemy. I teraz z powrotem! Fuck, nie o to mi chodziło. Kurde. Zbyt wcześnie wyskoczyłem. Mogłem jeszcze troszkę podejść. Ale najbardziej wkurza mnie to, że to się tak długo ładuje. Dobra. O, udało się, ludzie! Fuck yeah! Dobra, bierzemy tą pochodnię ze sobą. No i tu mamy... kolce. Ha. Dobra, poszło. O, fuck! Chodź, przydalu! O nie! Jaki gnój! O, fuck! Kurde! Ja pierdziu! Fuck. Ciekawe, czemu ta pułapka nie zadziałała na tą jaszczurkę. Ale teraz zauważyłem, że zbyt często ginę. Dobra, zbyt często wczytuję grę. O, tak to powiedzmy sobie. Dobra, może uda mi się go jakoś tutaj walnąć. Dostał! Słyszałem. Wiesz co, może sobie tam skoczymy po prostu, będzie łatwiej. O, fuck! O, umarł jeden, ha, 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 ale głupek. No chodź tu, przytalu, przytoniec. Hej, zginął, ale ciota, ciota! Dobra, bierzemy wszystko, co one posiadały w ekwipunku. Pójdziemy sobie tą stroną. Ha, myślałem, że to jest jakaś ukryta dźwignia. Okej, widzę jakiś sarkofag. Zobaczymy, czy to nie jest czasami żadna pułapka. O, Jezus Marian! Przeczuwałem. Głupia pułapka. Ty głupi szkielecie. Dobra, umarłeś. Pochodnia i jakaś mikstura. Słaba mikstura lecznicza mi się nie przyda. I pochodnia też mi się nie przyda. Dlatego nie wiem, po co ja to biorę. Dobra, tutaj nic nie ma, więc powiedzmy sobie, że w sumie poszedłem złą stroną. Ziele lecznicze, okej. Sarkofag? Pewnie szkielet? O, nie, pięknie.
Co tutaj było? Pierścień jakiś, maksymalna liczba punktów życia, 300 sztuk złota, dwie mikstury lecznicze oraz przemiana wodzika. 300 sztuk złota, normalnie pięknie. O! Tutaj też nie ma żadnej pułapki, fajnie. Silne leczenie magiczne. Przyda się. Tutaj możemy użyć przemiany wodzika, z tego co widzę. Za chwilkę to zrobimy, tylko zobaczymy, co się jeszcze tutaj znajduje. Bo mnie to ciekawi, cholernie. Na razie widzę to. O, fuck. Przez to się nam nie uda przeskoczyć, więc będę musiał użyć telekinezy. Tak mi się wydaje. Na szczęście tej telekinezy mam dużo tych zwojów, więc mogę spokojnie tego czaru użyć. Chyba, że jest gdzieś tutaj jakiś przełącznik. Z pomocą... Chyba nie, użyjemy telekinezy, wiecie? O nie! Dlaczego? Why? Why, Leo, why? Ciekawe, czemu, co nie poszło nie tak. Co poszło nie tak? Chyba, że gdzieś za pomocą telekinezy będę mógł... Yes! Mamy tą dźwignię, okej. Teraz powinno być w porządku. No, jak widać, wszystko działa. Ale jak ja otworzyć mam to? Tu jest właśnie problem, maluteńki. Takie buty. Sarkowak. O, ty głupi szkieletciku. Myślisz, że się ciebie boję? Dobrze, że obczaiłem, że można użyć w tamtym miejscu, gdzie były te dwa sarkofagi, że możemy właśnie użyć przemiany wodzika, bo tak bym pewnie teraz sobie mówił. Kurde, więc gdzie ja mam iść? A tak, wszystko oczywiście wiemy. Dobra, idziemy stąd. No dobra, możemy zapisać grę, no i użyć przemiany wodzika, ale to za chwileczkę. Albo w sumie teraz. Przemiana wodzika, wow, tego sporo. No i musimy przejść właśnie tędy. Dobra. Tylko gdzie ja właśnie... Czy do tej tarczy jeszcze daleko? Tędy raczej... nie. Pójdziemy sobie najpierw na górkę, na górę tutaj. Wow, tędy raczej też nie. Żadnych przeciwników nie mamy, więc sobie podskoczymy tutaj. Świetnie. Co my tutaj mamy? Kill-off, tak? Rozumiem, o co chodzi. Użyjemy tego kill-offu. Czy kill-offa. Wygląda na kruche. A jak? No i poszło. I mamy do czynienia z głupimi wojownikami. Oj, biegną do mnie. Fakajcie się! Wow! Bye bye! A ty jeszcze żyjesz? Bye bye! Ile do kolejnego poziomu? Wow, w sumie niedługo. Będziemy mieć 22 poziomek. Ładny. Poziomek, co ja teraz powiedziałem. Dobra, łykniemy sobie miksturkę many. I kurde, nawet nie mam zielonego pojęcia, czy mam iść tędy. Na górę. Wątpię. Ale na wszelki wypadek użyję... Poczekajcie, użyję lewitacji. Nie podoba mi się ta miejscówka. Ta, pięknie.
Czy tam było po piersie, czy mi się wydawało? Jeżeli po piersie, to będę mógł zabrać je za pomocą telekinezy. Czekajcie, zaraz obczajmy dokładnie. Co to jest? Co to jest? Co to jest? What is this? O, to jest dźwignia. Dobra. Także pułapkę udało nam się dezaktywować. Ale... O nie, popiołak nie umarły. Nienawidzę gnoja. O, o, o! O Jezus! Miałem małego fuksa. A, dobra, bierzemy te zęby, które będę mógł sobie potem sprzedać. U tej Jasmine, powiedzmy. No i tu będzie szkielet głupi. No, tak jak mówiłem. Czyli w sumie nie wiem, po co ja tutaj szedłem. Ale cóż. Kamienna płyta. Mikstura. A może ten szkielet coś miał przy sobie? A, już go obszukałem, dobra. He. Więc wychodzi na to, że musimy iść tędy. O, widzę jaszczurkę. O nie! O kurwa, co to się stało? No nie za ciekawie to wygląda. Muszę podejść tutaj, aby mógł go ciapnąć. Gin! Dziękuję, co ty miałeś w ogóle? Kurde, nawet... nie zwróciłem uwagi. Aj, dobra. Kilof, tak? I łopata, tak? Łopaty możemy użyć tutaj. Coś tu jest. Tak, tak, tak. Ciekawe co. Siup. O dalej, nie kop, tylko bierz to, co masz wziąć. Ale on się kaleczy, dalej. Dobra, jakaś skrzynia, z tego co widzę. Skarby, skarby, skrzydło tytana. Fajny mieczek. I kasa, to mnie najbardziej interesuje, że kasa tutaj jest. Miąta, tego nie bierzemy. Którędy teraz? Chyba na... Na górę, tak. To jest jedyna droga, którą możemy iść. Więc tu już powinien być, tu powinna być już ta tarcza, głupia. Czy ja się właśnie wróciłem? Ha, wygląda na to, że tak, tylko że... Kurde, co ja mam teraz zrobić? Teraz jest to pytanie, co ja mam zrobić właśnie? Może mam teraz użyć tego popiersia? Poczekaj, ile mam tych... popiersie i popiersie jaszczura. Wydaje mi się, że to jest głupi pomysł. Kolumna z mapą? Jak widać, mamy tutaj dwa ołtarze oraz te przejście. Ale cholera jasna, cóż ja mam teraz zrobić?
położymy po piersie. Są problemy z tego, co widzę. Dobra, jeszcze się tam wrócę, zobaczę, co udało mi się, co przegapiłem w ogóle. Na pewno gdzieś zgubiłem jakieś popiersie. Pewnie było gdzieś popiersie, a ja nawet gdzieś to przegapiłem, na pewno. Kurde, ten odcinek będzie dłuższy niż się wydawało. Aha. No tutaj raczej niczego zrobić nie mogę, z tego co widzę. This crystal is radiating some sort of strange force. No jasny chuj. No niby mamy przejście tutaj, ale co z tego, jak tutaj niczego nie ma? A może tutaj na górę mam wejść za pomocą tej lewitacji? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Cholera jasna. Nie, raczej tam na górę wejść chyba nie mam. Tylko straciłem lewitację z tego co widzę. Tam mam przejść! O, czaję bazę! O nie, popiołak! Dostał! 1-0 dla mnie! 2-0! Grasz dalej? 3-0! Game over! Boom! Dziękuję ci bardzo! Dobra. Którędy teraz? Tędy? O! Mamy po piersie! Tylko, że ja tędy nie przejdę niestety. Nie ma żadnej dźwigni, więc musimy się wrócić. Zabiję tego... tą jaszczurkę. Nic mi nie zrobisz. Czuję twój ból. Ha, 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 nowy poziom. 22? Tak. Dobra, świetnie się udało. Kurde, już tutaj spędzam 23 minuty w tej głupiej jaskini. Nieźle. Otwieraj się, ale... Fuck! A tutaj mam użyć przemiany włodzika. Sprytnie, sprytnie, sprytnie. Cip, 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 cip. No! Zapewne tutaj będzie szkielet. O nie! Wow! Zawsze w tym sarkofagu fajne są przedmioty, możemy znaleźć. Walka toporem 1, 100 sztuk złota. Wow, mam ponad 1000 już. Także hajsu mam od cholery. Bierzemy te popiersie. Elitarny wojownik, właśnie, weźmiemy te, ten miecz. Okej, no i możemy stąd już znikać. Poczekajcie, weźmiemy tą dźwignię. No i możemy położyć po piersi i otworzyć tamtą główną bramę. I tam powinna być już ta tarcza. No na razie najdłużej jestem właśnie w tej jaskini. Najłatwiej chyba było z tym hełmem. Dobra. Po piersie. Świetnie. No i po piersie.
Okej, otworzyła się nam pięknie. Brama. Co to jest? Aha, elitarny wojownik. Dobra, zginiesz. Za to marnie. Wow, tam jest kapłan jakiś. Co za menda. Dobra, zobaczymy, który jest smak lepszy. Arcykapłan. A, dostał. Dostałem. Kurde, te uniki mnie jego denerwują. Dostał. Dostał. No, jeszcze przeżyłeś. Niech ci będzie. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Lolololo. No, nie żyje. 320 doświadczenia za niego dostaliśmy. I już widzę tarczę. Tarcza tytanów. Mamy ją, ludzie. Tak, mamy już 3 itemy. Zostały jeszcze nam buty oraz zbroja. Udamy się teraz do wulkanicznej twierdzy. Ponieważ z wulkanicznej twierdzy możemy trafić na kolejny... po drodze możemy trafić na kolejny item. Poczekajcie, gdzie my jesteśmy? Mapa świata. Okej, musimy iść na dół. Musimy iść do wyjścia. I musimy sprzedać te graty, które mamy. Na przykład, o! Właśnie skrzydło tytana, bo to nam w ogóle nie jest potrzebne. Przynajmniej mi się nie przyda. No i wyuczymy się many może, co? Mana się przyda. Tak, wyuczymy się many, ludzie. A czego możesz mnie nauczyć? Mana, pięknie. Mana, świetnie. Dobra. Także teraz idziemy sprzedać, albo to zrobimy potem w sumie, wiecie? Myślę, że tak. O, a może uda mi się coś zrobić, jakąś miksturkę, co? Dobra, jedną manę. Zawsze to. Zawsze lepsze to niż nic. O. That's done. Looks good. O, świetnie. I zrobimy sobie troszkę tych mniejszych. Okej, dobra, możemy stąd iść już. A idziemy teraz właśnie po chyba pancerz, właśnie, idziemy teraz po pancerz tytanów. Na końcu właśnie zdobędziemy buty tytanów. Właśnie z butami jest największy problem, znaczy najwięcej pieprz. Trzeba się męczyć, o, tak to powiem. Lewitacja, mogę kupić lewitację, kurde, zapomniałem. Ha. Nie wiem, czy mi się przyda, czy nie. O, dobra, na wszelki wypadek, na szczęście mam chociaż jeden taki zwój, bo gdybym nie miał w ogóle, to bym się musiał wrócić do Illumara i kupić. Aha. Musimy iść tutaj. I gdzieś w pobliżu znajduje się właśnie świątynia. Tylko nie mam zielonego pojęcia gdzie. Może tutaj na dole? Nie, z tego co widzę tutaj nie ma żadnej świątyni. Wydaje mi się, że już chyba za daleko idę sobie. A może gdzieś tutaj? Tak, coś tam widzę. A to są ruiny. Dobra, chyba nie tędy. A może tutaj? Gdzieś tam dalej, zobaczymy.
Tak, jesteśmy właśnie. To jest właśnie tutaj. Dobra, mamy... jaszczurki. O, prawie padł na ciosa. Kurde, szybkie są. O, dowódca nawet. Pięknie. Musimy zabić ogólnie czterech tych dowódców. Zabiliśmy dopiero dwóch. Kiedy wykonywałem misję dla Carlosa właśnie, to tam właśnie zabiłem dwóch. Niestety ten odcinek nie nadawał się do wrzucenia, bo był kiepski. Dobra, bierzemy ten miecz jaszczurów. Z tym, tym pancerzem raczej nie powinno być problemów, z tego co wiem. Z tego co czytałem. Chociaż nie wiem, zobaczymy. Dobra, wchodzimy, ludziska. Oj, coś tu jest. O, siema, Eniu. Spieprzaj. Ha, 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 giniesz marnie. O, kuferek. O, kilof. Wow, tych kilofów trochę mam. Kamień teleportacyjny. O, 13 na 14. Prawie się udało zebrać wszystkie. Świetnie. Grzyb many bierzemy. Chociaż już raczej mikstur robić nie będę. O, skorpiony. O, tam kolejny delikwent. Uuu, nie trafiłem. Kiepsko, okej. Leżysz, brachu. Świetnie. Pięknie, tylko teraz którędy? Mamy tu przejście i tu. Ha. Dobra, pójdziemy tutaj. Ha. Tak, pułapka, tak, tak, tak. Widzę dźwignię naprzeciwko, więc to jest na pewno pułapka jakaś. Jeżeli myślicie, że chcecie mnie wychujać, że chcieliście mnie wychujać, że uda wam się mnie wychujać, to się mylicie. O, jaszczur. Oła! Ja pierdziu, zaraz zdechnę. Nie! Kurwełe! Ale to spieprzyłem. No cóż, spróbujemy jeszcze raz. Wydaje mi się, że w tym odcinku nie uda mi się zdobyć wszystkich itemów. Ale cóż, wiecie co, będzie max, będą 3 odcinki, czyli jak teraz wrzuca mi się 38, tak, będzie 41 odcinków ogólnie z Rizena. Kupię jaszczury. Ała! Niegrzeczny jesteś. Leżysz, skubańcu. Kurde, jak tych steaków mam, zobaczcie na to. 182. Jasny gwint. No ładnie. Dobra, użyjemy tej bariery teraz, pięknie. O, wróciłem się. Bęk! I się pięknie udało. Czwórka. Trzeba użyć kilofu. Świetnie. Okej, ale tutaj... Powiem wam, że nic ciekawego nie ma. Jest jakiś ołtarz, na którym mogę położyć po piersi jaszczura tylko. Hmm.
A, tam mamy popiersie, okej. Telekineza. Uda się? Uda się. A to spryciulki. Dobra. No i otworzyło nam się jakieś przejście. Ha. Oho, jakiś sarkofag. Pewnie tu będzie to, czego szukamy. Tak, ludzie, mamy część pancerza Władcy Tytanów. Mamy napierśnik właśnie, zbroję, czy jak to nazwać. Kostur, ładny. Ale nie mam tyle siły. Zajebisty kostur. Dwukrotnie lepszy od mojego. No, może niekoniecznie dwukrotnie, ale fajny. Dobra, został nam już tylko jeden kawałeczek. Jedna część, znaczy. Więc udamy się na zachód. Wiem, gdzie się znajduje kolejna część. O, może do zachodniej jaskini. Zobaczymy, czy będzie tego. To będzie blisko celu, tam gdzie chcę właśnie iść. Nie, to nie jest blisko. Zachodnich ruin. Ha. O! W sumie od obozu bandytów będzie. Niedaleko. Okej. Okay. Okej. Dobra. Po drodze oczywiście spotkamy naszą starą, dobrą przyjaciółkę Patty, ale powiem wam szczerze, znaczy widziałem tą solucję, czytałem o tych butach, no i wiem, że z tymi butami będzie najwięcej roboty. Tak. Niby została nam ostatnia część, ale tak naprawdę będzie ciężko. A nawet najciężej, hoho. Dobra, musimy iść dalej jeszcze. I musimy skręcić w prawo i tam dalej spotkamy Patty. O, już ją widać. Hey, there you are. What are you? I heard what you've been up to since I lost, and I heard you've got a horde of these Saurians after you, right? And why do you? I figured you could use my help. I had no idea where, so I came back to this stretch of coast. So what do you fancy some comp? I saw a lot of those lizard things. They're not happy. They've got a problem with me. What's their? I hope you're. Then go on ahead. Będę cię wspierać, jakbyś to ty nie mogła prowadzić. Ha. O, widzę jaszczurkę. Pięknie. Pięknie. Dobra. Ule, ona ma ciosa. Nieźle sobie radzi. Tylko nie chciałbym ciebie też capnąć. Oła. Okej. Mam nadzieję, że nie zdechniesz, Patty. These Saurians are top. Their armor's ma- Ooh. Ooh. O, kolejny delikwencik. I'll get the bastard. There's another one. Nie chciałbym skrzywdzić Patty niechcący przez przypadek. Dobra, no Patty, załatw go! No. Się będziesz tak wlekła, to cię zostawię. Tędy mam iść?
Chyba nie, wiecie? Z tymi jaszczurami to już naprawdę jest masakra. Już mi się nawet z nimi nie chce walczyć. Okej, okay, i gdzieś tutaj w pobliżu powinna być kolejna ruina. Czy tam świątynia. Wow, to jest kapłan. O, dobra, nawet mu nie daliśmy spokoju. Oj, dobra, nawet niepotrzebnie użyłem teraz... Może po szkoleniu powinniśmy się rozdzielić. Nie, pomożesz mi, Patty. Tylko którędy ja mam iść? Tędy? Wątpię. Zaczyna mi już ta dziewczyna powoli...